dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Jesteśmy w terenie, w pracy. Zobaczcie, będzie widać. O, będzie widać. W Rossmanie była promocja na ręczniki papierowe, więc wzięłam większy zapas. Idę akurat ręczniki rozłożyć po mieszkaniach. No, a poza tym proza życia. Przepaliła się żarówka na jednym z mieszkań, więc muszę iść kupić żarówkę, bo nie mam nawet w zapasie. A okazało się jeszcze, że jest tak trudny klosz akurat do zdjęcia przy tym świetle, które tam jest. Znaczy w tym mieszkaniu. Dobra, muszę zebrać myśli. Chodzi o to generalnie, że lampa jest bardzo wysoko, ta sufitowa, bo jest wysokie mieszkanie. Ja tam nie mogłam sama dosięgnąć. Jest bardzo trudny klosz do zdjęcia. Potrzebny był śrubokręt, żeby w ogóle odkręcić zaczepy. Także prosiłam jeszcze od rana o pomoc Pawła, żeby podjechał i mi pomógł zdjąć ten klosz i wykręcić tą żarówkę. No, także jeszcze teraz trzeba pójść kupić żarówkę, zamontować z powrotem. Także takie pierdołki dnia codziennego, proza życia. A te mieszkania są w różnych lokalizacjach. Tutaj chyba jeszcze ze mną nigdy nie byliście, bo ja teraz idę w kierunku ulicy Rybaki Dolne, bo tutaj też dwa mieszkania są, które mam w ofercie. Także idę zatowaruję, bo akurat w sobotę jest przyjazd. Także trzeba mieszkanie przygotować. I już jesteśmy wewnątrz. Wydaje mi się, że tutaj akurat nigdy nie byliśmy. To jest takie malutkie mieszkanko. W jednym z bloków jeszcze na głównym mieście, bo to już w sumie nie jest stare miasto, tylko główne miasto. I proszę, takie niewielkie, a z widokiem, bo jesteśmy z widokiem właśnie na tą część głównego miasta i tam w oddali mamy dworzec PKP. Zobaczcie, gdzie ja jestem. To tutaj kończyłam swoją przygodę z etatem. Gdańsk, Oliwa i budynki OBC. Ojejku, trochę wspomnień jest. No to ostatnie jakieś 4 lata na etacie tutaj. Idę na stare śmieci, idę na krótkie spotkanie. Oj, sentyment mi się włączył. No, dobra, to sobie trochę powspominam, bo jakoś tak mnie wzięło. I słuchajcie, już po spotkaniu powspominało się trochę, jak to kiedyś się o 15 z pracy wychodziło i było po wszystkim. Dzisiaj mam przejazd o 23, więc mam porównanie. Ale nie, tak jak wam zawsze mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale jest dobrze. Jest inaczej, zupełnie inaczej niż było kiedyś. Nie ma stałego przelewu raz w miesiącu na konto. Nie ma wyjazdów integracyjnych, nie ma bonów na święta. Ale za to są poniedziałki, z którymi nie mam problemu. Tak, są środy, które mogą być dniem wolnym i jutro chyba sobie taki dzień zrobię. Więc zawsze mówię, nie ma co narzekać, trzeba spojrzeć na te pozytywne aspekty, bo one zawsze wszędzie są. A jestem teraz znowu widać będzie, w stacji Harrisa. Przyszłam sobie na obiad, to miejsce już też tutaj nieraz widzieliście, to jest moje miejsce, które humusami stoi. Także w ogóle stacja Harrisa kolejny raz bardzo, bardzo polecam wszystkim miłośnikom humusu. A tym, którzy nie mieli okazji jeszcze humusu spróbować, to tym bardziej polecam, warto. Już po obiedzie zobaczcie, gdzie znowu jestem. Jesteśmy w Czkawce. Czkawkę już ze mną widzieliście. Ale dzisiaj nie jestem sama, bo jestem z Dominiką. Dominikę znacie ze sklepu Moje Espresso, o którym wam nieraz mówiłam. I jesteśmy właśnie z Dominiką na kawce, a to może Dominika nam coś opowie na temat tego, co pijemy, bo ja to się nie znam. Wzięliśmy tą samą kawkę. Jest to kawa z Etiopii, Aricza, która jest zaparzona na dwa różne sposoby. Tutaj jest zaparzona w aeropresie. To jest takie urządzenie do parzenia kawy, które jednocześnie jest przenośne i bardzo przydaje się w podróżach. Robi się jedną kawę do kurka albo do espresso. Natomiast tutaj jest w dripie kalita zaparzona. Jak widać, pomimo że to jest ta sama kawa, kolor kawy jest zupełnie inny i smak też będzie się lekko różnił. Tak jak dowiedziałyśmy się przed chwilą od baristy, ta kawa jest bardziej słodsza, ta bardziej owocowa, kwaskowata i zaraz będziemy testować i
i damy znać, jak to wyszło. A słuchajcie, a właśnie tego typu kawy znajdziecie właśnie w sklepie Dominiki na www.mojeespresso.pl i tutaj na dole zaraz będziecie mieli też link, także zapraszamy. A słuchajcie, tak jeszcze w nawiązaniu do tego mojego spotkania z Dominiką, bo trochę sobie o swoich firmach porozmawiałyśmy, o tym, jak nam się te firmy prowadzi, jak ten biznes na co dzień wygląda i generalnie o kobiecych biznesach. Dla mnie takie spotkania są niezwykle inspirujące. To gdzieś mi po prostu daje kopa do działania. Ja lubię słuchać o biznesach innych, o tym, jak je prowadzą, o tym w ogóle, jak taki biznes wygląda od środka, bo jak człowiek się tym nie zajmuje, to sobie z wielu rzeczy nawet nie zdaje sprawy. I tak jeszcze przy tej okazji mi się skojarzyło, bo historia, którą ostatnio usłyszałam, gdzie mamy dwóch znajomych, znajomy A i znajomy B, i jeden ze znajomych dowiedział się o produkcie od tego swojego znajomego. Dowiedział się o tym produkcie, produkt mu się spodobał, wyszukał ten sam produkt u jego konkurencji, nie było różnicy w cenie i kupił ten produkt u konkurencji, bo powiedział, że nie da znajomemu zarobić. I powiem wam, że jak usłyszałam tą historię, to byłam bardzo, bardzo zdziwiona, bo wiecie, ja zawsze wychodzę z założenia, że tym bardziej właśnie znajomych, przyjaciół, rodzinę należy wspierać, tak? I jeżeli ktoś z bliskich prowadzi jakąś firmę, swój biznes, ma jakiś produkt, ma jakąś usługę, no to w pierwszej kolejności właśnie ten produkt chciałabym nabyć u tej osoby właśnie, żeby ją wesprzeć w tym prowadzeniu tego biznesu. Inną jeszcze oczywiście sprawą jest, gdy mamy jakąś znaczącą różnicę w cenie, no bo wtedy rozumiem, że cena może być istotnym kryterium, taki ktoś zwyczajnie nie chce wydać większej ilości pieniędzy. I to jeszcze jest dla mnie jasne, tak? Natomiast jeżeli tej różnicy w cenie nie ma, a ktoś dowiaduje się o tym produkcie od swojego znajomego, a potem idzie kupić go gdzieś indziej, tylko dlatego, żeby tej osobie nie dać zarobić, no to powiem wam, że ja jestem zniesmaczona tą sytuacją, chyba tak bym mogła powiedzieć. No ale okej, okay, no dobrze, nie rozumiem, natomiast przejmuję, że ludzie są różni. Natomiast w nawiązaniu do tego, to ja mam taką propozycję, bo skoro my tutaj też tworzymy jakąś społeczność, tak, i też tutaj ze mną jesteście, jeżeli prowadzicie swoje firmy, macie jakiś produkt, macie jakąś usługę, to napiszcie tutaj o tym w komentarzu. Ja już taką akcję swego czasu prowadziłam też na Instagramie, żeby właśnie się swoim biznesem pochwalić. Być może wśród nas tutaj jest ktoś, kto szuka akurat takiego produktu czy takiej usługi i będzie to świetny sposób na to, żeby się pokazać, tak? A jesteśmy tu jakąś społecznością, więc wspierajmy się nawzajem. Być może akurat siebie nawzajem potrzebujemy w jakąś taką współpracę, w relacji właśnie klient-sprzedawca, klient-usługodawca, jesteśmy w stanie wejść, więc jeżeli tutaj gdzieś jakieś filtry miałby zatrzymać komentarze, tak, jako spam, to ja to wszystko przepuszczę, także chwalcie się jak najbardziej w komentarzach swoimi biznesami. No i to by było na tyle. I tym myślę, mimo wszystko pozytywnym akcentem, że należy się nawzajem wspierać, kończę ten vlog. Dziękuję wam za uwagę i do następnego.